Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam Mio Smartbox, urządzenie, dzięki któremu nasz wideorejestrator i jego tryb parkingowy jest w pełni wartościowy. To urządzenie podpinamy do instalacji elektrycznej naszego pojazdu, na przykład do kostki ISO, do tablicy bezpiecznikowej wewnątrz pojazdu i to urządzenie zasila nasz wideorejestrator cały czas, dopóki zabezpieczenie z tego urządzenia przed rozładowaniem naszego akumulatora nie zadziała. Tak więc wychodzimy z samochodu i nasz wideorejestrator jest cały czas zasilany. Gdy włączy się tryb parkingowy, cały czas oczekuje, bo cały czas jest zasilany. I gdyby ktoś przechodził koło samochodu, czy tam szturchnął nasz samochód, zależnie od ustawień w wideorejestratorze, wideorejestrator będzie działał, bo cały czas będzie miał zasilanie. Nie będziemy zdani tylko na baterię, która jest niskiej pojemności w naszym wideorejestratorze. Ok, zróbmy sobie rozpakowanie, czyli taki unboxing tego urządzenia. Jest to nówka sztuka, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jest to najnowsza wersja właśnie Smartboxa, ponieważ kiedyś była inna wersja, którą instalowałem w samochodzie, a ta już jest jakaś zmodyfikowana, lepsza. Zobaczymy. Zresztą te opakowanie, co kiedyś miałem na kanale, możecie znaleźć film na ten temat. Było wszystko po chińsku, bo to był taki, można powiedzieć, pierwszy produkt. Ok, zobaczmy sobie teraz po kolei, co tam jest w zestawie, bo pewnie Was to może zainteresować. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o sposób rozbudowy monitorowania tego, co się dzieje dookoła naszego pojazdu. Szczególnie jeżeli mamy wideorejestrator dwukamerowy, czyli dwie kamerki nam zabezpieczają tył i przód. Dobra, tu kilka informacji. Tu jest sposób podłączenia. Zobaczcie sobie. I tutaj mamy tak, trzy przewody. Trzema przewodami podłączamy się do instalacji elektrycznej naszego pojazdu. Dobra, wyjście jest potem mini USB, jeżeli chodzi do urządzenia. I tutaj mamy przełączniki, którymi sterujemy czas oraz napięcie. To jest bardzo istotne. Bardzo fajna sprawa, zobaczcie. Jeżeli to urządzenie podłączymy sobie już tutaj do instalacji naszego pojazdu, czyli do instalacji elektrycznej, co jest dosyć proste, dodatkowo jest też zabezpieczenie tutaj bezpiecznikiem, to potem ustawiamy sobie tutaj ustawienia, jeżeli chodzi o napięcie i czas. O co chodzi z tymi ustawieniami? Tu mamy takie przełączniki malutkie, palcem po prostu, paznokciem sobie ustawiamy. I teraz tak, tu mamy ten element, ustawiamy sobie napięcie graniczne, przy którym to urządzenie odcina zasilanie do naszego rejestratora. I zobaczcie, jakie są 11,8, 12, 12,2 i 11,6. To są takie graniczne. Jeżeli ustawimy sobie 11,6 i nasz akumulator będzie, podczas gdy opuściliśmy pojazd, cały czas zasilał przez to urządzenie nasz wideorejestrator, on będzie często pracował, bo będzie sporo sytuacji, że ma się włączyć zależnie od ustawień czułości, czujników i tak dalej w naszym rejestratorze. No to jeżeli dojdzie do 11,6, to w tym momencie to urządzenie odetnie zasilanie i zabezpieczy, aby nasz akumulator nie został rozładowany. I to jest bardzo fajna sprawa. Tak więc ustawiamy względem takiej wartości, jak chcemy. Na pewno zwróciliście też uwagę, że mamy tutaj możliwość podłączenia tego urządzenia pod instalację 12 i 24-woltową, w związku z czym także i w ciężarówce można zastosować. Wtedy działają te ograniczenia zależnie od ustawień tych przełączników. Drugie zabezpieczenie to jest zabezpieczenie czasowe. Co to znaczy? Zobaczcie, 12, 24, 36 w ten sposób i w ten sposób, zależnie jak tutaj ustawimy, po tym czasie urządzenie wyłączy zasilanie. Czyli jeżeli na przykład ustawimy sobie tutaj cyk do góry 1, trójkę, tutaj na dół, to po 36 godzinach od rozłączenia zapłonu, czyli wyciągnięcia kluczyka, czyli już nie pracuje silnik, to urządzenie się wyłączy. Tak więc podwójna opcja zabezpieczenia. Jest też jeszcze jedna opcja tutaj, power off, czyli przy takim ustawieniu tych dwóch przełączników urządzenie nie będzie zasilać naszego wideorejestratora. Tak więc jak widzicie, dosyć ciekawa rzecz. Ja używam cały czas Smartboxa w swoim pojeździe i działa to rewelacyjnie od 2 lat. Od tego momentu, kiedy są filmy na kanale, cały czas wszystko pracuje, nie ma problemu z akumulatorem, z pojazdem, z instalacją elektryczną i kolejne wideorejestratory, które testuję, wszystko działa jak trzeba. Podłączamy sobie, tak jak widzicie tutaj w instrukcji, najlepiej, żeby zrobił to elektryk, podłączamy przewody do odpowiednich miejsc, gdzie mamy napięcie po stacyjce, czyli takie, gdy dopiero uruchamiamy zapłon. Drugie bezpośrednio do akumulatora, więc poszukujemy miejsca, gdzie cały czas jest napięcie, oraz do masy pojazdu, czyli tak naprawdę do bieguna ujemnego naszego pojazdu. Tak więc jak widzicie, wszystko jest opisane.
I jeżeli chodzi o kwestie instalacji, te wszystkie przewody, potem, którym zasilamy nasz wideorejestrator, montujemy w słupkach i pod sufitce, tak więc ich nie widać. Jedyne co wychodzi nam spod sufitki, drobny kawałek kabla z końcóweczką, który podpinamy do naszego wideorejestratora. Czy coś jeszcze mam tutaj Wam powiedzieć? Tutaj nic, kabel ma około 4,5 metra długości, tak więc tutaj też nie widzę problemu z montażem w dowolnym samochodzie. Co jeszcze? Oczywiście końcówka mini USB można zawsze przedłużyć, jeżeli by trzeba było jakimś przedłużaczem mini USB. Maksymalnie 2 ampery prąd, 12,24 napięcia prądu stałego. No i tyle, macie tu wszystko opisane. Dobra, zobaczmy sobie jak to wygląda. Tak więc Smartbox, ciekawa rzecz, ale to już nie muszę Was chyba przekonywać. Ktoś, kto kupił sobie wideorejestrator, naprawdę warto, aby pomyślał nad tego typu urządzeniem, bo wideorejestrator, tak jak już mówiłem, będzie cały czas zasilany zgodnie z ustawieniami, jakie sobie założymy. Tutaj mamy nasz przewód z końcówką mini USB, czyli taką, jaką mamy w wideorejestratorach. Dosyć długa, bardzo dobrej jakości kabel, to jest bardzo istotne. Na wysokie temperatury, jest elastyczne i spokojnie możemy go zainstalować. I tutaj jest samo urządzenie, spójrzcie. I tu są te przełączniki. Tu jest taka dioda też malutka, która informuje nas o działaniu, czy to urządzenie działa, czy też nie działa. Tak więc jest też sygnalizacja. Tutaj są przełączniki, które po prostu palcami sobie przeciągamy, zobaczcie. Wiecie? Zależnie od instrukcji, jak będziemy sobie je chcieli. Dobra, tutaj mamy co? No tutaj mamy jeszcze tabliczkę znamionową. 2017 rok. Na wyjściu 5V, 2A max. Czyli jest w stanie to urządzenie zasilać. No spokojnie można byłoby pewnie to urządzenie też użyć do innych urządzeń z końcówką mini USB, na przykład nawigację czy coś innego, dzięki czemu, pamiętajcie, dzięki temu urządzeniu nie musimy wykorzystywać, gdy już je podłączymy, gniazda zapalniczki, a to jest spora oszczędność, bo wtedy możemy do gniazda zapalniczki coś innego dać i żaden kabel nam tutaj w przedniej konsoli nie przeszkadza, no bo to wszystko podłączamy w niewidocznym miejscu, za konsolą, pod nogami, tam wszystko przeciągamy, więc tak naprawdę nie widać tego urządzenia. Zresztą jak piszecie sobie forum wiedzy Smartbox, to znajdziecie w jaki sposób to jest zainstalowane, jak to można podłączyć, więc na pewno wszyscy będą wszystko wiedzieć. Ok, tu są kabelki, które podłączamy. Zaraz Wam je tu pokażę. O, ciach. Tak to wygląda i to już jest element, który tą końcówkę, to wszystko podłączamy do instalacji elektrycznej naszego samochodu. Zobaczcie. Tutaj mamy 2 ampery. 2 ampery, jak się nazywa, bezpiecznik w środku, zobaczmy, czy idzie to odkręcić. Zabezpieczenie sobie jest, ale pewnie nie jest to takie proste, już nie chce się odkręcić. No dobra, nie będę teraz roztrząsał, jakoś to na pewno się da rozmontować. Tutaj mamy do masy pojazdu, czyli od razu możemy do jakiejś śrubki z karoserii podłączyć na przykład, albo wszystkie trzy podłączyć w kostce ISO. Właśnie na filmie, który jest na kanale, wpiszcie sobie Smartbox w forum wiedzy, znajdziecie film, jak jest podłączona cała ta instalacja tego do kostki ISO przy radiu. Tam jest najwygodniej. Oczywiście każdy zamontuje jak chce. Przewody są pobielone, więc możemy je szybciutko sobie przylutować do odpowiednich miejsc w skrzynce bezpiecznikowej. Wszystko zależy, jak to montować. Oczywiście zalecanym jest, żeby zamontował to elektryk, elektromechanik. Wtedy zrobi to dobrze, tak jak być powinno. I z mojej strony to tyle. Tak więc jak widzicie, dosyć ciekawe urządzenie do zasilania naszych wideorejestratorów. Szczególnie oczywiście chodzi tu o rejestratory MIO, ponieważ jest to urządzenie dedykowane do tych urządzeń. Ale jeżeli ktoś pewnie by chciał do innych, może sobie takie urządzenie też sprawić, byle wartość prądowa była tutaj zgodna do 2A, powyżej już nie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat tego urządzenia, zobaczcie filmy na kanale, pamiętajcie, wpiszcie forum wiedzy, Smartbox, znajdziecie sporo moich filmów na ten temat, więc będziecie mieli pełną wiedzę, jak tego używać, jak to działa. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, łapka w górę, subskrybujcie i oczywiście komentujcie, cześć!